Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiejszym naszym gościem jest niesamowity artysta, malarz, rzeźbiarz, ilustrator, autor książek, pan Józef Wilkor. Ale ta książka o psach miała ilustracje, które były wyrzeźbione, pamięta pan? Mieliśmy tu warsztaty. Przeżycie się nazywała. Przeżycie. Były to sfotografowane i troszeczkę ugraficznione, ale to były fotografie rzeźb piesków w drewnie wykorzystane do książki, jako technika. Tutaj chyba są jakieś takie barwy wodne, prawda? Może ja dzieciakom dam, może zgadną. Całkowicie barwy wodne, bo bardzo chętnie używam wody jako spoiwa. No i wtedy to można ogólnie mówić, że to jest technika. Bo pamięta pan, czy dalej pan stosuje jeszcze tą technikę? Ciekawo? 5-6 książek w niej zrobiłem i to jest technika paluch i iPad. Żadnych pędzli, tylko paluch i klawiaturka na tym iPadzie. A dzisiejszy temat dzisiejszych warsztatów to są koty. Uwielbiam koty. No właśnie, wy uwielbiacie koty, ale opowiadamy sobie o tym, ale też uwielbiam. Pan chyba też koty. A ja jestem kotem. Czy jest? Ale sobie pogadamy także o tym. Czy ma pan w domu koty? Bo te koty są tak zaobserwowane. Teraz jakby mam. Przez pewien czas nie miałem, a zawsze miałem 4. Nawet takiego razu miałem. I jest świeżutka, nowiutka. Wczoraj przyjechała Luda. I obie te książki napisał pan Piotr Wilkoń, czyli pana syn, prawda? Tak. Współpracujecie już tutaj. Piotr Wilkoń jest moim synem, autorem tekstu. Tak? No i powiem wam, że ta książka o Ludaj to się bardzo panu Piotrowi udała. Jest to niezwykła historia. Ja chyba kawałek przeczytam, co? Skoro jest premierowa. Dobra, niech zgadną. Niech zgadną w jakiej technice. Czekajcie, jakąś tutaj ilustrację wezmę. Czym pan rysował, malował, jakich używał narzędzi? Jakich, nie wiem, czy farb, czy kredek? Aż tam pójdę dalej, wam pokażę. Pastele? Mówi. Brawo! Brawo na kolejko. Pastele, ale to takie suche pastele, prawda? Jaśniejsze. A jeszcze jak mi się uda, taki mam tryk, pokażę zaraz, zobaczymy. Może mi się uda. No właśnie. Jaśniejsze oczko. Dobra. Tak. No, a teraz powiedzmy tam z tyłu, proszę. Z tyłu małe kotki. Ciach, 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 ciach. A zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze nie zaschła całkiem forma. Dobrze, więc mamy oczywiście teraz przykład malowania na czerni. A teraz sobie po prostu spróbujemy pokazać, co by było, gdyby było to na trawie. Teraz popatrzcie się, co się dzieje z trawką. Rozsiałem, jak szybko rośnie. Będziemy mieli trawkę, tak? No dobrze, i teraz na tej trawie znowu czarne koty. O! Dobra. Dobra. Paluchy też są narzędziem precyzyjnym. Żeby był trochę brudny. No to jeszcze nie. Zobaczmy sobie, Luda przychodzi. Tam wychodzi o Rudej możemy takie różne tutaj krążki, które koty mają po tygrysie.
Bo są spokrewnione koty ze sobą. I te proszki wychodzą. Żeby się ptaszkom nie zdarzało, że przyniosą wam ptaszka do domu. Agresywny drapieżnik. Musimy brawo, brawo. O, ile kotów? O, jak pięknie. Powiedz mi, jak ci na imię? Proszę, Helenko, to jest w ogóle, to jest cud świata. Przecież te niuanse z szarości, to wynika z ilości farby na pędzlu, ilości wody. Cudna, proszę to sfotografować się. Na styka jakiegoś, który wami to prowadzić, mi się wydaje. Ale chyba tutaj się jakiś liczny, bardzo piękny. I to jest przykład tego, że używasz przypadków dla jakiegoś, popatrzcie jakie to jest bogate w formie, te drobiazgi tutaj. O, tutaj są czarne węgielki, ale sprytnie tym końcem pędzla sobie. Proszę, dzieci bawią i proszę to sfilmować. Dobrze. Pamięć. Obłędnie. Przepraszam. Ile ty masz? To kotwa na imię Liliana. Pięć? Cztery! Bo paluszek chowasz. Cztery. Brawo. No możecie podnieść rączki w górę na znak zwycięstwa. Czy nam szła robota? Dobra. A teraz słuchajcie, na 3-4 krzyczymy koty. 3-4! Ja